13 w Polsce, proszę Państwa, jest 13. 13 jest. Zapraszamy Państwa serdecznie. Tu Radio Maryja. Amerykanie mają dowodzić w Polsce międzynarodowym batalionem. Do tej pory mówiło się nieoficjalnie, że będą to Kanadyjczycy. Taka decyzja ma dziś zawrzeć na spotkaniu ministrów obrony NATO w Brukseli. Z medialnych informacji wynika, że Kanadyjczycy będą odpowiedzialni za batalion na Łotwie. Na stronie z kolei żołnierzami będą dowodzić Brytyjczycy, a na liście Niemcy. Sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg potwierdził wczoraj, że sojusz planuje wzmocnić swą wschodnią flankę poprzez rotacyjną obecność 4 batalionów w krajach bałtyckich i w Polsce. Ostateczne decyzje mają zapaść na szczycie NATO w Warszawie. Profesor Wiesław Jan Wysocki, historyk wojskowości, podkreśla, że są to siły znaczące, które zawsze można wzmocnić. To jest dzisiaj bardzo realne wsparcie, bo powiedzmy jeden batalion to byłoby coś bardzo symbolicznego. 4 batalion to już jest na dość realne, to jest właśnie taki pełny pułk, aby wypasiąć. W związku z tym no, można powiedzieć, że to już jest jakaś jednostka, przy czym no, to zawsze może zostać rozwinięte w sytuacji, powiedzmy, narastającego zagrożenia. Każdy z batalionów będzie liczył około 1000 żołnierzy, którzy będą pełnić służbę w ramach trwającej od 6 do 9 miesięcy rotacji. Kolejne rotacje mają następować bezpośrednio po sobie, żeby nie było przerw. Dziś wieczorem 3 połączone senackie komisje zajmą się tak zwaną ustawą antyterrorystyczną. Przepisy w ubiegły piątek przyjął Sejm. Podstawowym celem ustawy jest zwiększenie bezpieczeństwa Polaków w obliczu narastającego zagrożenia antyterrorystycznego. Dokument daje szersze uprawnienia odpowiednim służbom. Chodzi m.in. o możliwości strzału sąsiedzkiego czy zestrzelenia drony. Zakłada także konieczność rejestracji kart telefonicznych prepaid oraz możliwość dokonania podejrzanych treści w internecie. Opozycji ustawa ograniczy swobody obywatelskie. Trafił do senackich komisji niewykluczone, że senatorowie zgłoszą poprawki. Senator Artur Warzocha podkreśla, że ustawa nie będzie chroniła przed atakami i pomagać w zapobieganiu terroryzmowi. Nie ma mowy o inwigilacji ustawy, jest dostosowana do wymogów NATO. To, że zwiększone zostają uprawnienia poszczególnych służb organów, które będą zmierzały do tego, żeby na przykład podejmować bardzo konkretne i zdecydowane kroki wobec osób, które będą podejrzewane o próbę dokonania zamachu terrorystycznego, to ja tu nie widzę niczego złego, tym bardziej, że te przepisy w żaden sposób nie są niezgodne ani z obowiązującą konstytucją, ani z wyrokami Trybunału Konstytucyjnego, który kilka lat temu już wprost zarzucał to, że naszemu prawodawcy, że nie przewiduje takich sytuacji. Warto również też zwrócić uwagę na to, że my do tej pory nie posługiwaliśmy się takim jednolitym aktem prawa. Te uprawnienia były rozproszone z innych aktach prawa. Dziś ustawą zajmą się senackie komisje samorządu terytorialnego, obrony narodowej oraz praw człowieka. Po obradach w komisjach ustawy będzie rozpatrywał rozpoczynający się jutro posiedzenie Sejmu. Białoruś ponownie odmówiła udzielenie pomocy prawnej w śledztwie i panu dotyczącym obławy augustowskiej. Instytut chciał przeprowadzić na Białorusi prace archeologiczne w celu odnalezienia miejsc pochówku ponad 600 ofiar sowieckiej zbrodni z lipca 1945 roku. W uzasadnieniu decyzji strona białoruska powołała się na przepisy umowy z 1994 roku między Polską a Białorusią. Mówią one o tym, że pomocy prawnej nie udziela się m.in. jeżeli może to zagrozić suwerenności lub bezpieczeństwu państwa. Tym samym strona białoruska podtrzymała tę decyzję z lipca 2014 roku, gdy strona polska skierowała podobny wniosek. Sam sprawacz Stanisław Wysocki, prezes Związku Pamięci Ofiar Obławy Augustowskiej, liczy teraz na pomoc polskiego rządu w tej sprawie. Dla nas jako rodzin ofiar jest bardzo czasem lipcowy z 1945 roku. No jest bardzo to bolesne, ale mamy nadzieję, że na to najwyższe władze pan prezydent i pan premier, minister spraw zagranicznych, pan Waszczykowski, możliwe, że ponowią swoją prośbę i w tym wymiarze najwyższym dyplomatycznym, politycznym coś uzyskało. Jeszcze mam szalenie szybko i bolesne. Mamy dosyć mocną zasadę.
naszych najbliższych. Jezuki Dono był następstwem opinii biegłych z zakresu kartografii, którzy analizowali powojenne zdjęcia lotnicze. Wskazali oni kilkadziesiąt miejsc na terytorium Białorusi, które potencjalnie mogą być jamami grobowymi. Większość z nich w okolicach Skalec. O przebadanie tego rejonu m.in. wnioskowało ITN. Obłowa Augustowska to największa niewyjaśniona zbrodnia popełniona na Polakach po II wojnie światowej. No możemy Reczek to odpisać. Ja mu dam i ona wyje na drukarce. Kontrowersyjna inwestycja jest realizowana w pomimo przeciwu Ukrainy, krajów bałtyckich i sankcji wobec Rosji, napisał Witt Deutsche Zeitung. Prezesa poinformowała, że zostały już wydane zamówienie na rury, rozpisano też przetargi na połączenie. W artykule przytoczono wypowiedzi ministra niemieckiej gospodarki, wodzic którego jest to zasadniczo projekt gospodarki. Zdaniem polityka Nord Stream 2 powinien być oceniany według ekonomicznych kryteriów. Z informacji dziennika wynika, że w Niemczech trwają intensywne przygotowania do budowy nowej magistrali. To pokazuje podwójne standardy w Unii Europejskiej oraz podwójną moralność liderów największych państw wspólnoty, mówi poseł Maciej Małecki, wiceszefowej nowej komisji do spraw energii i skarbu państwa. Z jednej strony mamy Polskę stawianą pod pęgierzem, to jakieś wydumane sprawy Trybunału Konstytucyjnego, a z drugiej strony mamy realne problemy Unii Europejskiej i próbę ogrania ze strony Niemiec państw Europy Środkowo-Wschodniej pod względem bezpieczeństwa energetycznego. Trzeba powiedzieć jasno i wyraźnie, pierwsza linka Nord Streamu również uderzała w bezpieczeństwo energetyczne państw Europy Środkowo-Wschodniej. Mimo tego Niemcy nie robiły sobie z tego nic. Jedynym pozytywem w tej sytuacji jest to, że w Polsce mamy rząd patriotów gospodarczych, który dba o bezpieczeństwo energetyczne Polski. Bieżący premier Baczyk reaguje na takie sytuacje. Według niemieckiego dziennika realizator Nord Stream 2 może udać się plan obejścia Europy Środkowej i Wschodniej, ale również przeciw Komisji Europejskiej. Natomiast terminale na gaz skrobione w Polsce i na Litwie mogą stać się po zbudowaniu Nord Stream 2 ekonomicznie nieopłacalne. Nord Stream 2 to projekt nowej dwunitkowej magistrali gazowej o mocy przepływowej 55 miliardów metrów sześciennych surowca rosnie z Rosji do Niemiec przez Morze Bałtyckie. W kraju zachodzenia umiastowanym dużym miastami deszczu, czasu od Pomorza Wschodniego do Małopolski, Dolnego Śląska, także burza lokalnie prawie. Temperatura maksymalna od 20 do 23 stopni, na końcach wschodnich i nad samym morzem od 18 do 21 stopni. Wiatry słabe i umiarkowane południowo-wschodni, na zachodzie i południowym zachodzie wschodnim, w czasie burz porywa wiatru dochodzące do 65 km na godzinę. Na barometrach w Warszawie 992 hektopaskale, ciśnienie będzie spadać. Były to wiadomości w Radiu Maryja. Szanowni Państwo, w dzisiejszych rozmowach niedokończonych podejmiemy temat Szkoła bez gender. Gościem programu będzie minister Wojciech Kaczmarczyk, pełnomocnik rządu do spraw równego traktowania. Początek rozmów w Radiu Maryja i Telewizji Trwam o godzinie 18.15. Natomiast w radiowej audycji dla małżonków i rodziców z naszym gościem, księdzem doktorem Tomaszem Strojnowskim, rozmawiać będziemy na temat, czy mężczyźni nienawidzą chodzić do kościoła. Początek tej audycji o godzinie 21.30. Wybrane problemy, temat, artykuły z codziennej prasy polskiej. Więcej na dzieci. Ministerstwo Zdrowia zwiększa wycenę świadczeń na leczenie dzieci. Szczegóły w naszym dzienniku. Biurokracja niszczy obywateli. Historia pani Ewy, która przez urzędników została pozbawiona środków do życia z dnia na dzień. To przykład, jak bezduszne stosowanie przepisów może złamać ludzkie życie. Wieś z planem. Na polskiej wsi zaniedbano kwestie zagospodarowania przestrzennego. Resort rolnictwa chce to zmienić. Ewa Blacho, właśnie. Dzienniku. To Ewa Fatima, nasza Blacho została bezdomna tutaj na Nubijskiej, bo... Choroba. Wyrzucili ją z domu. Szczęście. W naszym dzienniku opowieść Barbary Wachowicz o autorze trylogii Narzeczeństwo i miesiąc miodowy we Włoszech. Były to wybrane problemy, tematy, artykuły z codziennej prasy polskiej. Przed 15 laty Ukraina usłyszała z ust świętego Jana Pawła II ojcowskie wskazanie: Chrystus drogą, prawdą i życiem.
Hasło jego pielgrzymowania na Ukrainę miało ukazać potrzebę przyjęcia na nowo Jezusa i Ewangelii jako sposobu życia i cel duszpasterskiej drogi Kościoła oraz młodej państwowości Ukrainy budującej swoją tożsamość jako samodzielne państwo. Z tej racji w sobotę 18 czerwca o godzinie 9 w katedrze lwowskiej będzie sprawowana msza święta, której będzie przewodniczył jego eminencja ksiądz kardynał Pietro Parolin, sekretarz stanu Stolicy Apostolskiej, który specjalnie na tę okazję przyjedzie z Watykanu. Transmisja na naszej antenie. Natomiast o godzinie 10.30 z Bazyliki Katedralnej pod wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Foggia we Włoszech transmitować będziemy beatyfikację sługi Bożej Marii Celeste Crostarozy, założycielki zakonu sióstr redemptorystek, której będzie przewodniczył jego eminencja ksiądz kardynał Angelo Amato, delegat końca świętego Franciszka, prefekt kongregacji do spraw świętych. Zapraszamy do wspólnej modlitwy. Drodzy słuchacze, audycja Aktualności Dnia to stały punkt programu Radia Maryja. Zapraszamy codziennie od poniedziałku do soboty o godzinie 13.10 i po godzinie 16.00 oraz na powtórkę tej audycji w programie nocnym o 4.10, a w sobotę o 3.35. Aktualności Dnia to prawdziwa i bieżąca analiza wydarzeń w Polsce i na świecie. Wysłuchaj, przemyśl, przekaż innym. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica. Przed mikrofonem ojciec Dariusz, witam Państwa, zapraszam na Aktualności Dnia.